Witam serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w Błędowie, czyli we wschodniej części Dąbrowy Górniczej, na terenach bardzo ciekawych przyrodniczo, gdzie znajdziemy bardzo zróżnicowaną mozaikę różnych siedlisk przyrodniczych. O nich dzisiaj troszkę opowiem. A za mną, właśnie tutaj, znajduje się znak informujący o płazach, jakie możemy spotkać na tutejszych drogach. Tak naprawdę mają one na celu zwrócić naszą uwagę na fakt, że możemy tutaj takie organizmy spotkać. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza jeżeli poruszamy się samochodem. Nie należy również takich zwierząt płoszyć. Co do płazów, to musimy jeszcze troszeczkę poczekać, jakiś tydzień, góra dwa, żeby móc je spotkać. Część już się przebudziła z zimowej hibernacji i za chwileczkę będą wędrowały właśnie tymi terenami w kierunku zbiorników wodnych, najczęściej tych płytszych, bardziej nagrzewających się, gdzie będą mogły spokojnie przystąpić do godów. Tak naprawdę płazy, ten okres zimowy, spędziły w hibernacji. Część z płazów bezogonowych, część żab, ropuch, zimę spędziła w norach pod ziemią. To są nory umiejscowione gdzieś około tych 20, 30 do 50 cm pod ziemią, zagrzebane. Teraz w momencie, kiedy temperatury są już dodatnie, rzędu 10, nawet 15 stopni, ostatnie dni były wyjątkowo ciepłe, no to wówczas taką norę opuszczają. Część na przykład żab tak zwanych brunatnych od razu przystępuje do godów, a na przykład żaby tak zwane zielone, jest to taki troszeczkę sztuczny podział, ale pozwala nam rozeznać się w różnicach dosyć szybko i sprawnie, różnicach pomiędzy różnymi typami żab. Żaby zielone, zanim przystąpią do godów, no to będą żerować. Tak czy inaczej, kierują się one teraz stopniowo, czy będą się kierować do zbiorników wodnych, a my za chwileczkę właśnie podejdziemy do rzeki Białej Przemszy, która tutaj pięknie na tym terenie meandruje, ma wyjątkowo czyste wody, sprzyjające rozwojowi wielu organizmów. Teren naszej drogi jest dosyć grząski. Widzimy jeszcze tutaj ślady topniejącego w oddali śniegu wśród szuwarów. Trwają wiosenne roztopy, ale już całkiem spora liczba różnego rodzaju zwierząt jest bardzo aktywna, zwłaszcza ptaki i szereg różnych ptaków możemy już zaobserwować, również tych, które powróciły z krajów cieplejszych, z terenów Hiszpanii, Afryki Północnej, również Francji czy Niemiec, bo obecnie te tereny, do których odlatują nasze ptaki w okresie zimowym, przesuwają się i już część ptaków powraca właśnie nie z Afryki Północnej, ale na przykład z Francji czy Niemiec. Jesteśmy już nad rzeką Białą Przemszą, która w tym miejscu płynie dość spokojnie. Jej wody są bardzo czyste. Rzeka spokojnie sobie meandruje i jest doskonałym miejscem do rozwoju bardzo wielu organizmów. Dlaczego tak jest? Jedną z jej przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że brzegi rzeki są porośnięte szuwarami, głównie trzciny. Szuwary
spowalniają przepływ wody, jednocześnie rzeka ma koryto nieuregulowane, swobodnie meandruje, tworzą się liczne zatoczki, w których stosunkowo płytkie, w których ta woda szybciej się nagrzewa i sprzyja rozwojowi wielu organizmów, zwłaszcza płazów. I wiosną zapewne zaobserwujemy tutaj rozmnażające się żaby, kijanki i warto takie miejsca zachowywać, warto o nie dbać, mają wysoką wartość przyrodniczą. W tym miejscu najlepiej widać, jak wyglądają takie podmokłe tereny leśne, przybierające formę często w tym miejscu olsu porzeczkowego. Meandrująca woda sprzyja rozwojowi wielu organizmów. Tutaj też lubią występować bobry, świetnie się w tym środowisku czują. Takie miejsca to również miejsce, gdzie pojawiają się żurawie. Żurawie już przyleciały do Polski gdzieś na przełomie stycznia, lutego bądź też w lutym i powoli przystępują do toków. Gniazda żurawie tworzą na kępach właśnie utworzonych na terenach, gdzie występuje olsza. Wyglądają na pozór nieskładnie, zbudowane są z butwiejących resztek roślin i gdzieś na wysokości kwietnia przystąpią do lęgów. Na razie możemy słyszeć charakterystyczny dźwięk, jaki wydobywają, a wydobywają go między innymi dlatego, że mają bardzo specyficzną budowę tchawicy. Taka tchawica tworzy pętlę, która pozwala na właśnie takie wydobywanie bardzo charakterystycznych, dźwięcznych, takich tubalnych odgłosów. Znajdujemy się na początku ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej pod nazwą Dolina Białej Przemszy. Dlaczego warto tutaj przyjść? Dlatego, że mamy tutaj wyjątkową okazję zaobserwować bardzo zróżnicowane siedliska przyrodnicze, gdzie obok siebie występuje bór sosnowy świeży, a kawałeczek dalej mamy możliwość zaobserwowania torfowiska przejściowego, czyli w tych miejscach najbardziej wilgotnych, podmokłych, gdzie okresowo stagnuje woda. I przylegający do torfowiska ols porzeczkowy, który stanowi wyjątkowo rzadki zespół leśny na terenie Polski. Warto tutaj przyjść, warto się dokładnie przyjrzeć przyrodzie w Lasach Błędowskich. Przejdziemy teraz na pokładkach tutejszych, które rozciągają się przez tutejsze torfowisko. Byliśmy tutaj latem. Natomiast teraz zobaczymy, jak ten teren wygląda na przedwiośniu. Na pewno widać, że ten śnieg jeszcze nie stopniał i widać, że ten poziom wód na torfowisku jest stosunkowo wysoki. Zobaczmy, jak to w takim razie teraz wygląda. Na torfowisku przejściowym, jakie tutaj występuje, możemy teraz zauważyć kępki mchu. Dokładnie torfowców. Torfowce są charakterystyczne, jeżeli chodzi o gatunki mchu występujące na torfowiskach. Tworzą takie kępki. Torfowce są bardzo ciekawe, ponieważ zawierają tak zwane komórki wodonośne, które pozwalają im na kumulowanie wody. Potrafią tym samym nawet 20-krotnie
zwiększyć swoją masę. Są jednocześnie torfowce takimi prawdziwymi rezerwuarami wody na takich siedliskach. Widać, że torfowce mają teraz bardzo taki intensywnie zielony kolor, no to dzięki właśnie roztopom i temu wysokiemu poziomowi wód na torfowisku, jakie tutaj możemy zaobserwować. To jest też korzystny dla nich czas. One teraz właśnie odżywają po zimie. Przyjrzyjmy się torfowcom. Słyszymy właśnie żurawie. Przeleciał właśnie nad nami klucz żurawi. No to jest właśnie znak wiosny. Ten bardzo charakterystyczny dźwięk. Za chwileczkę żurawie przystąpią do swoich tańców. Jest to piękny spektakl, ale wymaga tak naprawdę zachowania uważności, spokoju, ciszy, kiedy wchodzimy na takie tereny, jakie tutaj widzimy. A tutaj mamy kruka. Torfowiska, mokradła to tereny, na których żyją łosie. Łosie tutaj w Błędowie można spotkać. Dopiero co praktycznie zrzuciły swoje poroże na przełomie grudnia, stycznia, no i teraz intensywnie poszukują po okresie zimowym pokarmu. Pokarmem łosia są rośliny. Bardzo lubi knieć błotną, która właśnie na takich terenach podmokłych rośnie. Musimy jeszcze na nią troszeczkę poczekać, ale jak najbardziej łosie tutaj się zapędzają. Co w takim razie łosie jedzą teraz? Otóż bardzo lubią młode, soczyste pędy olszy, która tutaj właśnie sobie rośnie. Łosie spokojnie potrafią poruszać się po takim podmokłym terenie. Mają do tego przystosowane racice, które się delikatnie rozsuwają, zwiększając swoją powierzchnię, a tym samym zapewniając większą stabilność łosiom, które się poruszają na takich grząskich, podmokłych terenach. Warto przy okazji wiedzieć, że łosie mają doskonały węch, doskonały słuch, ale zdecydowanie gorzej widzą. Idziemy teraz przez tą część lasu błędowskiego, gdzie występuje bór sosnowy świeży. Przed chwilą zeszliśmy z kładek przy torfowisku, no i mamy przykład
świeżego boru. Bór świeży, sosnowy, z przewagą sosny, z runem mszysto-krzewinkowym, gdzie dominuje borówka brusznica, czernica, krzewinki z wrzosowatych. Las raczej świetlisty, podszyt mało rozwinięty. Jest to środowisko stosunkowo ubogie. Tutaj występuje na dosyć takich terenach piaszczystych, zresztą na najwyższych takich wzniesieniach, gdzie to podłoże jest właśnie takie piaszczyste, możemy nawet zaobserwować bór chrobotkowy z charakterystycznymi gatunkami roślin, no przede wszystkim porostami z rodzaju kladonia, czyli chrobotek. Chciałabym teraz pokazać wyjątkową roślinę, którą możemy zauważyć w sosnowym borze świeżym. Jest to widłak. Widłaki wszystkie, które występują w Polsce, a występuje około 13 gatunków widłaków, znajdują się pod ścisłą ochroną. Warto wiedzieć, że cykl rozwojowy takiego widłaka może trwać nawet 25 lat. Roślina ta jest stosunkowo niepozorna, możemy ją ominąć, nie zauważyć, ale warto się przypatrzyć. Naprawdę jest to unikatowa roślina.